Pozwólcie, że zadam wam na początku jedno pytanie. Ale myślę, że każdy z was w sercu odpowie sobie na to pytanie chyba bardzo podobnie, bo to jest banalne pytanie. Ale czy cieszysz się z tego, że masz wolną wolę? Kto się z was cieszy, że ma wolną wolę? Cieszycie się, że macie wolną wolę? Tak. Dlaczego się cieszycie, że macie tą wolną wolę? I Raga milczy. Ja milczę. Ja wiem, z czego się cieszę. Dlaczego się cieszycie, że macie wolną wolę? Nie decyduję. Decydujesz sam o sobie. Tak? Czy każdy się zgadza? Tak jest. Zgadzamy się z tym, dlatego się cieszymy, że mamy wolną wolę? Myślę, że... że nie jestem niczym wolnością. Wolność. Możliwość wyboru. Brak przymusu, tak? To nazywamy wolną wolą i każdy z was dzisiaj cieszy się tą wolną wolą. I myślę, że to jest bardzo ludzka rzecz. Cieszyć się tym. Naprawdę. To jest coś, co człowiek nieraz naprawdę afirmuje. Człowiek walczy o to i walczył o to przez całe swoje życie. By móc powiedzieć to, co chce. By być wolnym w swoich wyznaniach i w wielu rzeczach. Ale dzisiaj świat prowadzi kulturę, w której moja wola, to czego ja faktycznie pragnę, jest manifestowane w olbrzymi sposób. Dzisiejszy świat krzyczy jedno. Bądź kim chcesz. Bądź jaki chcesz, bo dzisiaj wolna wola jest na piedestale. To, co ty chcesz, jest najważniejsze. Nic dzisiaj, w dzisiejszym świecie, zaraz się okaże, że nie będzie miał ci prawa mówić, co ty faktycznie możesz robić. Jaki powinieneś być? Bo cały świat krzyczy, bądź kim chcesz. Bądź jaki chcesz. To twój wybór, to twoja wola. Nic innym do tego, jak się ubierasz, z kim sypiasz, cokolwiek robisz. To twoja wola. Bądź kim chcesz. Nikt ci nie będzie mówił, że nie możesz być tą osobą. Bądź kim chcesz. Bo dzisiaj świat ukochał się w swojej wolnej woli o wiele bardziej niż kiedyś ludzie to kochali. Dzisiaj, nie wiem czy to widzicie, nie wiem czy to dostrzegacie, ale dzisiaj wolność ma nowe oblicze. Dzisiaj twoja wola nabiera nowego oblicza, jeszcze pełniejszego. Bo kiedyś ludzie pewnych rzeczy nie przekraczali w takim stopniu. A dzisiaj cały świat krzyczy, nie zabraniaj, nie potępiaj, nie neguj. Każdy ma wolną wolę. Każdy robi, co uważa za słuszne. Nie stygmatyzuj ludzi. Nie uważaj, że ktoś jest gorszy tylko dlatego, że ma partnera homoseksualnego i wiele innych. Bo dzisiaj wolność jest w modzie. Wolna wola jest w modzie. Dlaczego o tym mówię? Bo z tą wolnością nieraz wiąże się bardzo jedna ważna rzecz. Że ludzie nie wiedzą o tym, jaki jest cel ich życia. Do czego tak naprawdę ich życie zmierza? Gubią się nieraz, próbując w swoim życiu dochodzić sobie za chcianką swojej woli. Ale do końca nie wiedzą, po co to wszystko. W momencie, kiedy faktycznie okaże się, że gdy już zrobiłeś to, co chciałeś, nie czujesz się szczęśliwy. Gdy myślałeś, że coś w twoim życiu jest ważne, okazało się nieważne. Bo dzisiaj ludzie w tej swojej wolnej woli są bardzo mocno zagubieni. Bo nie jeden z nas, myślę z nas, nie mówię o świecie, czasami się zastanawia, co faktycznie ma robić i jaki ma być, kim ma być. I jak jego życie ma wyglądać? Czasami w nas samych zagubił się jeden najważniejszy cel, właściwy cel życia. I to jest tytuł mojego kazania, do którego was wprowadziłem. Jaki jest właściwy cel twojego życia? Temat mojego kazania to właściwy cel życia. Czy znasz ten cel? Połowa świata zgubiła go. Czy ty go dzisiaj znasz? Czy ty wiesz, jaki jest cel twojego życia? I ja chcę zadać ci to pytanie, zanim przejdę do stosownego fragmentu, który Bóg włożył w moje serce. Mam do ciebie pytanie. Nie wiem, kto zechce mi odpowiedzieć, ale czy wiesz, jaki jest cel twojego życia? Kto wie?
Marcin, wiesz? Wiesz. Jaki jest cel? Twoje zbawienie. Czyli dojście do zbawienia. Dojście do zbawienia. Ja zostawię was z tą odpowiedzią. I pozwólcie, że przeczytam fragment, który mówi o tym, jak Bóg patrzy na twoje życie i kim w jego oczach jesteś. I słowo to będzie słowem, o którym ostatnio pastor powiedział, że jest słowem jednym z większych prawd. Słowem, które każdy z nas musi przyjąć do serca, bo jest Bożą wolą. Fragment, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, znany fragment od 14 wersetu. Być może nigdy, gdy czytaliście ten fragment, nie spojrzeliście tak na niego. Nie odpowiedział wam na to ważne pytanie. Jaki jest cel twojego życia? A jednak odpowiada. Posłuchajcie. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybrał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał 5 talentów. Drugiemu dał 2. Trzeciemu 1. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze 5. Podobnie sługa, który wziął 2, zyskał dalsze 2. Ten natomiast, który wziął 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł dalsze 5 i oznajmił: panie, powierzyłeś mi 5 talentów. Proszę, pozyskałem dalsze 5. Pan na to: wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach. Teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał 2 talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi 2 talenty. Zobacz, zyskałem dalsze 2. Pan odpowiedział: wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach. Postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał 1 talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś. Zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem cię więc. Podeszłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział: zły i leniwy sługo, byłeś świadomy, że żnę, gdzie nie sieję i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierz mu ten talent i daj temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorę mi to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie na zewnątrz, w ciemność, tam będzie płacz zgrzyt zębów. To jest końcówka. Fragment ten, żeby zachować kontekst, jest wypowiadany w chwili, kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, o tym, co będzie. Ale jednak to, co będzie, wiąże się z tym, co zostało wcześniej ustalone, bo to będą konsekwencje wcześniejszych ustaleń. Dlaczego ten fragment? Niejednokrotnie, gdy czyta się ten fragment na szkółkach, gdzieś w kościele lub przytacza się go do kazań, mówi się tutaj o zupełnie innych rzeczach. Mówi się, że Bóg daje ci możliwości, że Bóg obdarza cię różnymi talentami, więc możesz je pomnażać. Mówi się tutaj o tym, że fragment ten mówi między innymi o Bożej miłości do ciebie, o tym, że Bóg pragnie z tobą dzielić. Naprawdę różnie się go tłumaczy. A ja wam powiem, o czym mówi ten fragment. Ten fragment dzisiaj mówi o tym, do czego zostałeś stworzony. Do czego zostałeś stworzony? Jaki jest cel twojego życia? Powiedzieć wam? Dla niektórych z was może się wydać przygnębiający, ale zostałeś stworzony, by służyć Bogu. Zostałeś stworzony, by służyć Bogu. A wiecie, co się z tym wiąże? Rzecz, która być może was szokuje. Nie zostałeś stworzony do wolnej Amerykanki. Nie zostałeś stworzony do tego, by żyć w wolnej woli. Mimo, że ją masz. Nie wiem, czy rozumiecie mnie.
ale zostajesz stworzony do tego, by służyć swojemu Panu i oddawać Mu chwałę. A skoro Mu oddawać chwałę, to liczyć się z Jego rozporządzeniem, z tym, co On ma w sercu i na czym Mu zależy. Do tego zostałeś stworzony. Więc skoro zostajesz stworzony do oddawania Mu chwały i do wykonywania Jego woli, Twoja wola idzie na drugi plan. Mimo, że ją posiadasz, to wybierasz. Masz ten wybór, ale wybierasz Jego wolę, bo do tego zostajesz stworzony. I ten fragment pokazuje wiele aspektów tego, o czym chcę dzisiaj do Ciebie mówić. Po pierwsze, mógłbyś sobie powiedzieć, i połowa świata o tym mówi dzisiaj, że skoro zostałem stworzony tylko po to, by służyć Bogu i tylko Mu służyć, to jakimż On jest egoistą? Że zostałem stworzony jako narzędzie, które mam oddawać chwałę w różny sposób. Czasami bezmyślnie. Wbrew różnym swoim rzeczom, ale oddawać Mu chwałę. Tak, dzisiaj nieraz mówi świat, że nie będzie służyć Bogu. Nie będzie robić takich rzeczy, bo to jest głupie. Nie będę dzielił się z innymi tylko dlatego, żeby Bóg był ze mnie zadowolony. Bo to jest głupie. Bo to nie przynosi mi korzyści. Nie będę tego robić. Nie będę robić czegoś, czego nie lubię. Nie będę Mu służyć. Bo niby dlaczego? Bo to egoistyczne z Jego strony. I nieraz tak się myśli, że są rzeczy, które faktycznie są tylko interesem Boga. Bo On ma w nich interes, a nie mamy w nim go my. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Ja sobie zdaję. I ja jestem tego świadomy, że nie jedna rzecz, do której muszę podejść, to rzecz, która nie z góry jest taką, która zawsze przynosi mi radość. To nie jest zawsze tak. Bo gdy wiesz, że od atmosfery, jaką masz w domu nawet, dużo zależy Twoja postawa, to nieraz zagryziesz zęby. Nieraz schowasz dumę na bok. Nieraz się nie uniesiesz, a jak się uniesiesz, to się ukorzysz i przeprosisz. Mimo, że nieraz naszemu ego nie jest w smak przyznać się do błędu i być człowiekiem lepszym, dobrym dla tego, który nas krzywdzi i wiele innych. Nieraz na mnie jest w smak, a Bóg mówi, to jest dobre. Ale dlaczego dzisiaj tak mówię? Dlaczego dzisiaj ludzie powiedzą, Bóg jest egoistą? Albo w naszych sercach zastanowimy się, dlaczego wiecznie muszę być dobry? Bo powiem Ci coś. Na przykładzie kosiarki. Gdy tworzysz kosiarkę. Człowiek stworzył kosiarkę, tak? Po co stworzył kosiarkę? Żeby cięła trawkę. Żeby ładnie cięła trawkę. A ta ładna, przycięta trawka przed Twoim domem komu przynosi chwałę? Komu ma przynieść dobrą opinię? Tobie. Ma Cię wzbogacić. Ma przynieść Ci chwałę. I ludzie mają o Tobie mówić dobrze, że masz zadbany ogródek, że aż błyszczy. Stworzyłeś kosiarkę. I pragniesz z jej działania odebrać sobie chwałę. I nie mów Bogu. Nie mów Mu, że jest egoistą w chwili, gdy robisz to samo, tworząc swoje stworzenie. Swoje narzędzie. Nie mów Mu tego. Czynisz to samo, bo to normalne, a musisz zdać sobie sprawę, że jesteś Jego stworzeniem i stworzył Cię, byś Mu służył. Całym swoim sercem mógł Mu służyć. Ale nadal możesz czuć się przygnębiony. No tak, teraz Patryk powiedział, że no Bóg jest egoistą i zrobił to tylko dla swoich pobudek, bo odebrać sobie chwałę. I jakoś nie zachęca mnie to do służenia Mu. Skoro to jest tylko ewidentna, egoistyczna pobudka. A jednak często ja z tego nic nie mam, bo to On ma jakiś, można by było powiedzieć, widzimiś, by teraz być tu, a nie tu. Byś teraz szedł tu, bo Mu się to podoba, a nie Tobie. Może i tak jest. Ale powiem Wam jedną rzecz, którą kryje jeszcze ten fragment. Ten fragment mówi o bardzo ważnej rzeczy. Spójrzcie na tych ludzi. Byli dwaj, którzy przyjęli od Pana wszelkie swoje możliwości i przyszli z pomnożonym dwukrotnie zyskiem. Co zrobił ten Pan? Zrobił coś bardzo wyjątkowego. Podzielił się swoją chwałą.
podziel się swoim bogactwem, wejdź do mojego. Ciesz się, raduj się ze mną. Współdziel ze mną to, na co zbierałeś. I tak jest Bóg. Tak jest Bóg, ale człowiek dzisiaj taki nie jest. I to nas nieraz odróżnia od samego Boga, któremu mówimy, nie będę mu służył. Mówi się mu, nie będę tego robił. Nie chcę. Bo to tylko jego interes, a nie mój. Ale on w tym wszystkim, gdy będziesz mu służyć, chce ci błogosławić. I dzielić się z tobą. Chcę, abyś w swoim życiu dochodził do wielkich rzeczy. Fragment ten mówi, da ci większe możliwości, oprócz tych, które ci dał. Da ci więcej, bo jesteś sługą wiernym, który wie, po co jest na tej ziemi. Oni wiedzieli. Nie było problemu, by im to tłumaczyć. Oni wiedzieli, że jak Pan pojedzie, to za wszelką cenę mają to pomnożyć. Jesteś dzisiaj tu na ziemi. Jeżeli będziesz świadomy tego, że jesteś tu, by mu służyć, to będziesz robić to z całej siły i możesz być pewny, że gdy On będzie widzieć twoje działanie, nie będzie stał obojętnie na twój los. Nie wyrzuci cię tam na zewnątrz, jak mowa o tym ostatnim słudze. Weźmie cię do siebie, będzie miał nad ciebie oko. Da ci rzeczy większe i większe, bo taki jest Bóg, ale tacy nie są ludzie. Zobaczysz dzisiaj człowieka, który wzrasta w bogactwie. On nie interesuje się losem nieraz innych ludzi. Zależy mu na jego chwale tylko i wyłącznie. I się człowiek do tego dąży. Dzisiaj, gdy chcesz być sławny, dążysz po trupach niejednokrotnie. Nie interesuje cię wiele rzeczy. Robisz coś tylko dla swoich pobudek, by ci było wygodnie. I robi się tak nieraz. I taki był ten sługa ostatnio, o którym sobie jeszcze nie powiedzieliśmy. On doskonale zdawał sobie sprawę z jednej rzeczy. I powiedział to, żniesz, gdzie nie siałeś. Świat dzisiaj tak mówi do Boga. My czasami tak mówimy do Boga, że chce od nas rzeczy, które wymagają od nas za wiele. Chce odbierać coś, do czego się nie przyłoży, bo zostawia nas z tym, byśmy my z tym poradzili sobie tak i tylko. Bez dyskusji. Bądź taki już. Bo to jest moja wola. A on mówi, ten sługa mówi. Nie. Oj, no. To przeszkadza nam dzisiaj pastor. Bóg mówi. Ten sługa mówi, znaczy. Do tego Pana. Masz to, co mi dałeś. Oddaję ci po prostu. Nic nie zrobiłem z sobą, ze swoim życiem, bo to by oznaczało, że ja się napracuję, a ty odbierzesz tylko chwałę. Ja się natrudzę, a ty będziesz zbijał kokosy. Ja się natrudzę. Poświęcę całe życie, a ty będziesz tam siedział. I zbierzesz tam, gdzie nie siałeś. Gdzie ja to robiłem, innymi słowy. Nie, nie. Nie. Myślę, że czasami tak jest. Bo o czym mówię? Są tu jeszcze dwa aspekty krótkie. Pierwszy mówi o tym, że każdy z tych sług, to jest dobrze pokazane, dostał różną ilość talentów. Bo Bóg wie, ile jesteś w stanie uczynić, to po pierwsze. Bóg daje ci możliwości. Gdybyś miał sobie te talenty, dzisiaj przyłożyć na to, jak one w twoim życiu wyglądają. To są twoje cechy. Osobowości. To jest rodzina, w której się rodzisz. To jest miasto, w którym mieszkasz. Ludzi, których znasz. Wiele możliwości, które posiadasz tylko ty, a nikt inny. I te wiele możliwości w tych wielu aspektach swojego życia tylko ty czasami i nikt inny może oddać Bogu chwałę, będąc Jego sługą. W ilu z tych talentów to uczynisz, jest twoja sprawa. A który z tych talentów, tak jak ten jeden sługa, specjalnie był pokazany, że to jeden. Bo czasami w naszym życiu jest to tylko ta jedna rzecz, która jest dla nas najtrudniejsza dla Boga, by mu ją oddać. By oddać mu w niej chwale. Dlatego ten ostatni sługa dostał jeden. I ten jeden wystarczył po to, być chociaż w jakimś stopniu oddał Bogu chwały. I czasami jest tak w naszym życiu, że nawet te cztery, gdybyśmy byli tymi innymi sługami, bylibyśmy Bogu oddać chwałę w nich z biegu. Ale jeden aspekt twojego życia jest taki, że gdy przychodzi do poświęcenia się, to mówisz Bogu nie. Mówisz Bogu, ja się tam nie poświęcę. Może to być osoba, której bardzo nie lubisz, a wręcz nienawidzisz.
A Bóg do ciebie mówi, idź, módl się o nią, idź, pojednaj się z nią, idź, bądź przy niej. Ale nie, ja tego nie zrobię, niech ona pierwsza przyjdzie. A Bóg ci mówi, idź pierwszy, bo to mówi Jego Słowo. Jeżeli widzisz, że ktoś nie jest pojednany, idź pierwszy. Posłuchasz tego Słowa dzisiaj, czy ukryjesz w swoim sercu, czy zakopiesz w ziemię jak ten sługa. Tą jedyną możliwość, którą posiadasz tylko ty. Bo do zbawienia tej osoby i oddania przez nią Bogu chwały potrzebna jest twoja ingerencja, bo to twoja postawa ją zmieni. Nie postawa innego człowieka w tym momencie, skoro ty jesteś z nią powaśniony. Bo Bóg mówi, jeżeli jesteś z kimś powaśniony, to działa to na korzyść nie twoją i nie jego, bo jesteście zamknięci przed Bogiem na jego działanie. Ale to od ciebie zależy. To ty masz tą możliwość, ty masz ten talent, by pójść i przywrócić człowieka do Boga. Zrobisz to, czy zakopiesz? Pomyśl o tym. Kim jesteś? Chyba, że wolisz na ten moment zapomnieć o tym, że jesteś i Bóg stworzył cię, byś oddawał Mu chwałę. Ale On, gdy zaczniesz oddawać Mu chwałę, powtarza, podzieli się nią z tobą. Nie jest takim Bogiem, za jakim miał go ten ostatni sługa. On jest Bogiem, który bierze swoje sługi i się o nie troszczy. Amen. O wierne sługi. Ale liczy na to. I to jest jego pragnieniem serca. Byś zdał sobie sprawę, że nie zostajesz stworzony po to, byś całe życie spełniał swoje widzimisię. Co ci się tylko i wyłącznie podoba. A zostajesz stworzony, by mu służyć. Tego od ciebie pragnie. Pragnie dać Ci o wiele więcej. Tak jak mówi ten fragment. Dam Ci teraz więcej, sługo wierny. Dam Ci więcej. Jesteś sługą wiernym, umiłowanym. Zachęcam Was do tego. Pamiętajcie, jaki jest ten właściwy cel życia. Bo jak go zgubicie, to nie raz powiecie Bogu nie w swoim życiu. W małych i wielkich talentach, małych i wielkich możliwościach powiesz Bogu nie. Nie zrobię tego. Bo mi się nie chce, bo nie lubię. Bo to mi nie pasuje. Bo się z tym nie zgadzam. Bo to nie dla mnie. I wiele innych nie. Zachęcam Was. Amen. Amen. Amen.